Na początek szybkie pytanie, w zasadzie retoryczne. Podaj nazwiska dwóch wciąż grających piłkarzy, którzy strzelili ponad 700 goli w karierze. Odpowiedź raczej nie wymaga dłuższego zastanowienia. O ile dyskusja dotycząca tego, który z tych kosmitów jest lepszy, będzie trwała do końca świata i o jeden dzień dłużej, o tyle bezpośrednie porównanie strzeleckiego dorobku obu panów jest już dużo prostsze. Chociaż na pewno... Gdybyśmy pogrzebali w internetowych piłkarskich bazach statystycznych i porównali je ze sobą, będą one się różnić, przynajmniej o te kilka bramek. Lionel Baratheon, Black Affair. W tej sytuacji, żeby uniknąć pomyłki, najbezpieczniej dać sobie margines błędu i nieco ogólniej stwierdzić, że CR7 strzelił w karierze około 750 goli, a Leo Messi plus minus 730. No ale właśnie, czy liczenie bramek strzelonych przez całą karierę, bez podziału na klub, reprezentację, ligę, europejskie puchary czy turnieje międzynarodowe i mecze towarzyskie, ma jakikolwiek sens? Czy próba wyłonienia najlepszego strzelca w historii dyscypliny, która na przełomie lat tak bardzo się zmieniła, nie jest porywaniem się z motyką na słońce? Ja słońce, ty motyka! Przeanalizujmy zatem listę najlepszych strzelców w historii, sporządzoną przez statystyków z Rec Sport Soccer Statistics Foundation. Bo, uwaga spoiler, mamy tam kilka nieścisłości, które trzeba wyjaśnić. Na początek musimy obalić kilka mitów i kitów. Po pierwsze, w oficjalnych statystykach nigdy nie pojawił się jeszcze żaden piłkarz, który przekroczył barierę 1000 goli. Ale jak to? Przecież wystarczy chwilę pogrzebać w pamięci i w internecie, żeby znaleźć chociażby takie obrazki. Być może część z Was pamięta też odcinek mojego podcastu Historie z boiska, w którym przypominałem historię Pelego. Tam również pojawił się wątek świętowania 1000 bramki w karierze, po której kibice z radości przerwali mecz. Wówczas zacytowałem Wam fragment jego autobiografii, w której szczegółowo opisał swoje przeżycia w tamtym momencie. Piękna historia i piękny wyczyn, prawda? Tak. Otóż nie. No właśnie, Pele utrzymuje, że w całej swojej karierze strzelił łącznie 1281 goli. Okazało się jednak, że do bramek, nazwijmy je właściwie strzelonych, w lidze i turniejach międzynarodowych doliczył sobie całe mnóstwo takich, które masowo zdobywał w meczach nieoficjalnych. Czy to podczas tournée z drużyną Santosu, sparingów z amatorami, a nawet towarzyskich spotkań, które rozgrywał, odbywając służbę wojskową. Wówczas nie było regulacji, nie przestrzegano tak jak dziś oficjalnych terminów FIFA, zwłaszcza w Ameryce Południowej. Masz czas? Masz ochotę? Masz pieniądze? No to grajmy. Nie żebym porównywał, ale ta sytuacja przypomina mi scenę z pewnego filmu. No cóż, królowi futbolu jak widać wolno więcej. Czy wiecie, co przedstawia to zdjęcie? Otóż jest to kadra Zjednoczonych Drzew Amazonii na Mistrzostwach Świata Reprezentacji Wymyślonych na Poczekaniu w 1966 roku. Zajęła wtedy drugie miejsce, przegrywając dopiero w finale z Wybrzeżem Klatki Schodowej. Brzmi absurdalnie. Podobnie jak liczenie niektórych bramek Pelego. Oficjalnie jednak, po odjęciu goli strzelonych reprezentacją pokroju Zjednoczonych Drzew Amazonii, Pele znajduje się dopiero na trzecim miejscu z wynikiem 767 bramek w 831 meczach. Podobnie sytuacja ma się z rodakiem króla futbolu, Romario, który w rankingu plasuje się na miejscu drugim. Napastnik reprezentacji Brazylii strzelił w oficjalnych spotkaniach o 5 goli więcej od Pelego. Jednak podobnie jak on, równie hucznie celebrował zdobycie bramki numer 1000. Acompanhando, vai sair o milésimo, vai sair o milésimo! Romário, mil gol, Romário! I podobnie jak Pele, mimo bezapelacyjnie wspaniałej kariery, troszkę podkoloryzował swoje wyniki. Już w 2007 roku, tuż po zdobyciu 1000 bramki, pojawiły się pierwsze wątpliwości. Sam Romario przyznał później, że jest to 1000 bramka, ale według jego prywatnego rankingu, do którego poza golami zdobytymi w meczach nieoficjalnych, doliczył także te strzelone w drużynach młodzieżowych.
No, z takim zapleczem to ja też potrafię. Oficjalny wynik Romario wynosi zatem 772 bramki. A zwycięzcą jest... Józef Bican. Wiem, pewnie to nazwisko nie mówi części z Was zbyt wiele. I nic dziwnego, najlepszy okres tego napastnika przypadł na przełom lat 30. i 40., a to przecież futbolowa prehistoria. Choć z pochodzenia był Czechem, od urodzenia mieszkał w Austrii, którą później zresztą reprezentował i z którą zagrał nawet na mundialu w 1934 roku. 4 lata później, już jako piłkarz Slavii Praga, postanowił oficjalnie przyjąć obywatelstwo Czechosłowacji i zmienić reprezentację. Wtedy jeszcze było to możliwe. Bican, grając w Slavii, dokonał niemal niemożliwego. Według niektórych źródeł, w 9 lat gry dla praskiego klubu strzelił blisko 400 bramek w niewiele ponad 200 meczach. Średnia goli imponująca, ale niestety trudno dziś oszacować poziom rywali w meczach, przeciwko którym Bican powiększał swój dorobek. Z wiadomych względów jedyne materiały pozostałe z czasów jego gry wyglądają następująco. Oficjalnie zatem Józef Bican, najlepszy strzelec w historii piłki nożnej, ma na koncie 805 goli w 530 meczach. Dużo do myślenia daje fakt, że w czołowej 30 najlepszych strzelców znajdziemy nazwiska zaledwie 3 piłkarzy, którzy wciąż występują na boisku. Mowa tu oczywiście o... oraz Zlatanie Ibrahimowiczu, który trafiał do siatki rywali 554 razy. I o ile Zlatan nie ma już szans na zbliżenie się do czołówki, o tyle bardzo prawdopodobne jest, że Messi i Ronaldo zdążą jeszcze przed końcem kariery zdetronizować Bicana i powalczyć o kolejne miano. Tym razem porównując konkretne liczby, bez doliczania goli strzelonych w ogródku podczas rodzinnych imprez. I z całym szacunkiem dla dawnych czasów i piłkarzy tamtej epoki, ale umówmy się. Pozostali w pierwszej dziesiątce Węgrzy. Ferenc Puszkas i Ferenc Dak rozpoczynali swoje kariery przed 80 laty. Gerd Müller zachwycał pół wieku temu. Jego rodak Uwe Siller dekadę wcześniej. Co prawda, dziesiątkę zamyka piłkarz, który karierę skończył rok temu. Brazylijczyk Tulio Maravilla, który wynik 575 bramek wykręcił jednak niemal w całości w lidze brazylijskiej. Chyba nie zaskoczę Was mówiąc, że on też utrzymuje, iż ustrzelił 1000 goli. Ja świetnie strzelam. Idź. Piłka nożna po prostu ewoluowała, dlatego nie wydaje mi się, by porównywanie osiągnięć np. Ronaldo brazylijskiego, którego próżno szukać na tej liście, z wynikami Artura Friedenreicha, grającego 100 lat temu, było sprawiedliwe. Jacek Gmoch powiedział kiedyś. Wiele pokoleń zainfekowanych jest, że była wspaniała drużyna, najlepsza na tym, tylko Gmoch był do dupy, frajer. Ale powiedział też, że każda drużyna jest wielka, ale w swojej epoce. Parafrazując słowa pana Jacka, można zatem z pełnym przekonaniem powiedzieć. Każdy piłkarz jest wielki, ale w swojej epoce. Porównywanie Neymara z Pelem, Messiego z Maradoną, Ronaldo z Eusebio czy Lewandowskiego z Bońkiem po prostu nie ma sensu. Podobnie sprawa ma się ze strzelonymi bramkami. Józef Bican ma ich ponad 800. Ale tak z ręką na sercu. Czy ktoś z nas wymieniłby jego nazwisko, gdyby zapytano nas o najlepszych napastników w historii? Czy gole masowo strzelane na boiskach Ligi Austriackiej i Czechosłowackiej można porównywać choćby do tych, które padały po strzałach Raula i Ruda van Nistelrooya w Lidze Mistrzów? Nie zrozumcie mnie źle. Józefowi Bicanowi należy się pamięć i szacunek. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Może jednak bardziej odpowiednie byłoby podzielenie takiego rankingu na kilka piłkarskich epok. Skoro jednak ranking wszechczasów istnieje, tym większy szacunek należy się tym, którzy do czołówki rankingu wchodzą w dzisiejszych czasach. Co istotniejsze, niebawem granicę 500 bramek w oficjalnych meczach przebije nie kto inny, tylko... Dziś to w sumie wróżenie z fusów, ale kto wie, jeśli kosmiczną skuteczność Lewy utrzyma jeszcze przez 2-3 sezony, pierwsza dziesiątka najlepszych strzelców w historii, a nawet pierwsza trójka aktywnych piłkarzy za Ronaldo i Messim będzie absolutnie w jego zasięgu. Póki co od tematu najlepszych strzelców dajmy Lewemu trochę odpocząć, bo ta rana ciągle boli. Podsumowując, wydaje mi się, że historia futbolu jest zbyt długa i zróżnicowana, by móc wybrać najlepszych wszechczasów. Ale, no cóż, piłkarscy statystycy muszą mieć jakieś zajęcie. Inna sprawa, jak im to wychodzi.
A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Za to dobrze będzie, gdy napiszecie w komentarzu, jak wy patrzycie na tego typu rankingi. Moje zdanie już znacie, jeśli spodobał wam się film, będę wdzięczny za kliknięcie łapki w górę oraz subskrypcję. Konrad Szymański, kłaniam się nisko, do zobaczenia.